Dzień dobry, kochani. Poczekajcie, trochę poprawię sobie kamerkę. Trochę wyżej. O, myślę, że jest chyba ok. Wow, dużo się dzieje jakby w naszych relacjach, ale budowa trwać musi. Więc mamy kokpit zrobiony. Mamy elementy. Ogon do kończenia. Co mam jeszcze do kończenia? Skrzydła. I już niewiele zostało nam do zrobienia, więc postaram się co dzisiaj? No, dużo zrobić, więc może być dłuższy odcinek. Tam jak zawsze rozpiszę, napiszę. Więc ten, mamy atmosferę, jest fajnie. Sobota, więc imieniny kota. Działam. Jest świeczka mojej ukochanej żony, relaksacyjna. Dziękuję wszystkim, tak, wszystkim za docenianie to, co mam tutaj na stole, to, co robię, to, co z wami kontakty mamy. Blog spota robię, garaż B301, tam będziemy też sobie różne rzeczy oglądać. Będę relacje robił ze zdjęciami, z opisem. Może ktoś woli taką formę. To jest taka forma jakby testowa. Więc Discorda uruchomiłem. Też zobaczymy, jak to pójdzie. Nie ukrywam, jest tyle rzeczy do zrobienia, że mam czas i nie mam czasu. Ale staram się, kochani, staram się, bo sam jestem modelarzem i wiem, że to lubię i wy to lubicie. Tylko czasu zawsze mniej. Może kiedyś, chociaż jeden dzień w tygodniu będę miał 4 dni pracy, a nie 5. O, jeden dzień jakby był taki. Wow, 10 godzin, 12 do budowy. To była rewelacja, ale no, trzeba swoje robić, rachunki. Trzeba płacić, więc na razie jest jak jest. Ok, zaczynamy. Kokpit jest zrobiony, oszklenie to ja najpierw skrzydła, tak, jak wszędzie potrzebują samoloty skrzydła, zrobimy, więc potrzebujemy wręgi, mam wręgę 12A, 13A, 14A, tak jak według obrazka, 14B, mierząc, mam kartonik, żebyście wiedzieli, to jest karton milimetr, jest bardzo dobry, się przyda, na razie technicznie tutaj mieszam, więc wcięcia, tak jak tu sprawdzę, powinien karton 1 mm spokojnie wejść, tylko by musiał ciąć po wewnętrznej linii, tak, i powinno wyjść ekstra. Tak samo, dlaczego? Bo karton ma milimetr i ten kartonik, możemy sprawdzić, ten kartonik ile ma? No 0,2 mm. Przeważnie jest drukowany, przeważnie drukowane są modele na takim kartoniku 0,2 mm. Można drukować. Ja czasem robię tak, że skanuję sobie. W zależności jaki model jest. Można sobie zeskanować. Na drukarce ja mam HP drukarkę, która smart photo, coś w tym stylu. Nie pamiętam już. Ale wiem, że bierze karton z bloku technicznego 270 gram maksymalnie, albo 300 gram. I dobrze. I jak on wywija w drukarce, to nie załamuje. Więc czasem jest tak, że technicznie po prostu człowiek jest tylko człowiekiem, tak jak mówi mój kolega. Czasem możemy popełnić nieświadomie jakiś błąd, coś tam śpiesząc, myśli odejdą i trudno nam się skoncentrować i dlatego co dobrze jest zeskanować, sobie wydrukować, tylko tam zawsze mogą być różnice kolorów, tak?
No ale mówię, to można sobie decydować, tak czy tak. Ok, więc ten kartonik, nakleimy, tu mam, jak zawsze sobie wezmę ostrze, kleik mój kochany jest, klej introligatorski, Budapren, tutaj jeszcze mam klej Uhu Hard, a użyłem go, ponieważ szybkę przyklejałem, nie będzie widać, może u góry. Szybkę przyklejałem, wklejałem, tak, więc później ze szybką będę, i no niestety musi być coś, co i plastik, i złapie, i papier. Trochę śmierdzi, ale działa, działa i to jest najlepsze, można się trochę nawąchać. Ok, skrzydła. Mam tak, przy okazji wezmę 12A. 12A to jest część ogonowa, będzie gdzieś zdjęcie, tak. 12B i 12, tak? A część 12A to będzie pionowy, do pionowego statecznika, jak dobrze kojarzę, niebocznych. No zobaczymy. Bardzo, bardzo cieszę się wam, z wami, że naprawdę się dzieje. Się dzieje, każdy gdzieś tam się budzi. Z Hiszpanii piszą do mnie, to wow, z Szwecji, z Danii. Jestem pod wrażeniem. Tyle nas gdzieś tam na tym świecie, nie? Kochani, zabiorę ten kartonik, bo to też był mój pomysł i to znów pomysłów, ponieważ mam znaczki. Znaczki za dziecka, więc akwarystyka było dla nas coś, co czas mieliśmy. Też już zamówiłem akwarium. Zobaczę teraz nieduże 30-litrowe. Zobaczymy krewetki i roślinki. Będę działał. A ten kartonik to też chcę w ramkę włożyć, ponieważ mam znaczki z dzieciństwa, więc są to lata 60., 70., znaczki przedwojenne. I tak sobie pomyślałem, że zrobię w ramce. Mam takie niestemplowane, chciałbym tak zrobić, w ramce gdzieś powiesić, aby dzieci moje i znajomi wiedzieli, że coś było. A kolory w tych znaczkach, ja zawsze oglądałem jak ten. Dużo mam serii koniach, samochodach, wow, Nyski, Warszawy, zestawy, ojej, a kosmiczne znaczki, tak, były, no z Janem Pawłem były, to były takie czasy, wszystko gdzieś tam się, albo z Rosji, ze Związku Radzieckiego, też kolory z Rumunii, znaczki, kolorowe były, nie, z Kuby, ojej, dobra, rozgadałem się, to co? Przytnę kartonik, to kartonik będzie tak, bo to już odpływam. Tydzień był ciężki, pewnie dla każdego, ale mówię, na razie trzeba pracować. Może kiedyś uda mi się coś zrobić, a nie ukrywam. Pokażę wam filmik, bo trochę sprzątam wiatkę i wszystko. Wiatkę mam taką zrobioną kiedyś po jakimś tam sklepie militarnym. I pomyślałem sobie, a jakby była taka galeria? Galeria, a to tam, gdzie modele kartonowe przychodzi się jak do muzeum i się ogląda. Mam tam 100 metrów będzie, nie? Może by coś z tego wyszło. Może byście mi pomogli takie coś zorganizować, żeby w Szczytnie na przykład było, tak? No zobaczymy, co życie przyniesie. To co, podklejamy. Biorę kartonik. Tu sobie wezmę kartonik. Podkładeczka. Podkładeczka. Biorę teraz, jakby mi pasowało. Prawdopodobnie gdzieś tu, co? Zaznaczam, gdzie potrzebowałbym klej. Może tutaj jeszcze. Zrobię tutaj klej. Tak, dobra. To czeka. Coś takiego kupiłem. Zobaczymy. Właśnie pomyślałem o tym, żeby klej mi tutaj. Nie, zawsze czy kartonik, czy coś. Patrzę, patyczki są na temu. Kilka rzeczy zamówiłem. Diody. Jakieś tam paseczki miedziane.
tak pomyślałem sobie, że kiedyś muszę ten świąteczny Shadowbox skończyć, więc jak ten model ogarnę, no to tamto zacznę. No to nie wiem, czy będziecie chcieli obejrzeć, co robię, ale to zobaczymy. Wszystko jest jakby. Okulary zdejmę, bo starość. O, a ty. Nie jest źle. Fajnie. O, proszę. Tutaj sobie będę. O, kochani, nieźle. Zawsze był problem ze smarowaniem. Kartę no, mi się namoczył i wyginał. Muszę trochę cienko. Tutaj za dużo mam. Dobra. Może tu na boki wezmę. Kartę się tak przyda. Będzie. Dobra. Przyłożymy. Trzeba uważać, żeby później model nie pokleić. Przyłożę sobie. Cyk. I co, wezmę drugi może. Wtedy będę miał, żeby mi równo przykleiło się. On też jest dobry patent. Zobacz. Fajnie. Powiem wam, jest nie za duże. Mogę w jakiś sposób kontrolować. Mogę sobie tu. Dobrze byłbym suszarką przesuszył. To by. Zanim mi to wyschnie, to już będziemy mieli wycięte poszycie skrzydeł. Ok. Dobra. Nie schnie. Odłożę gdzieś tam. Dobra, to mam. Jak to? Nieźle, plastikowe. Powiem tak, zadowolony jestem. Zadowolony jestem, taki płaszczyzna. Nawet ten papier gdzieś tam jest na tyle elastyczny, nie jest za twarde, ani za miękkie. Czuć pod ręką, że coś się chce zrobić. Dobra, to mówię. Mogę wam link na temu podłożyć, to żebym nie skłamał. 3 złote. No pewnie jakieś różne rzeczy można. Podkładki też widziałem fajne. Można od 0. Od A5 do 0 to też można, więc jakiś tam zebrać większe zamówienie i on już wtedy ma ten. Chociaż tam przy pierwszym, a kolega mi powiedział, że tam ja zawsze na Allegro kupowałem. Dobra, mamy to zrobione. To zostawię tutaj. Ogon. Dobrze. To co, powalczymy. Bo walczymy. Okulary. Jest. Okulary. Modelarzy tam. Gdzieś miałem folijkę moją kochaną. A jest, dobra. No, szybki. Tak, szybki walczyłem. No i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Znalazłem od jakiegoś skoroszytu. I pomyślałem, że przewalczymy te szybki. Dobra, bo tutaj mam, tutaj jeszcze nie dokończony jest, ale to wyprostuję, tu mam, no właśnie to jest tutaj taki delikatny, musiałbym podkleić czymś, żeby to miało ten kształt, który chcę, ale okej, okay, dobra, zobaczymy najpierw przód, nie ukrywam, zobaczymy, po prostu zobaczymy jak to zrobić. Przez miejsce, miejsce stworzyć. Dobra, okulary wziąć, nożyk, no jedziemy. Wycinamy teraz szybę przednią, a tu mam szybę tą środkową, na której będę musiał, powiem wam, trochę przyprostować. O. Dobra, jest prosto, elastyczne się zrobiło. Działamy. Trzymajcie kciuki, żebym jakoś nie schrzanił, bo już tutaj najpierw rogi ponacinam. Wziąłem nowe ostrze. Narzędzia, nożyki, jakieś
jakieś kompresory do tego malowania, można mieć zawsze kredki, linijki, tak, kleje. To wszystko z czasem spiera się kartą. Trochę jak to rękodzielnictwo potrzebne jest, tak? Z czasem elektronika. Teraz ten model nie potrzebuje jakichś tam oświetleń, ale jakieś. Zobaczymy jak z tyłu. Tu jeszcze. Tu jeszcze. Teraz miałem okazję, dzięki właśnie na fejsie w Loku w Warszawie. O, widzicie, nie docisnąłem. W Loku w Warszawie printów, więc odświeżonych modeli jest. Do kupienia 25 zł. Niektóre są jedne z pierwszych i mogą być ciekawe dla początkujących. Myślę, że może zakupię, żeby tam okręty, statki, żeby powoli przejść, właśnie przećwiczyć. Tak naprawdę chodzi o przećwiczenie. Jeśli ćwiczymy, działamy, tutaj się jakiś retusz zrobi. Widzicie? Tu trzeba jeszcze naciąć. Wezmę już linię. Może jeszcze tutaj. Najpierw przytnę. Nie będę. Przycisnę. Żeby nie ciągało mi się jakoś tak. O. Nie tnę przy linijce, ale chociaż karton zabezpieczę, żeby mi nie się nie rwał. Tak, bo to są wąskie. Wąskie sprawy. Jak w filmie w Killer. Wąski był. Okej. No ciekawy jestem, jak mi wyjdzie to. Powiem tak, że jaki by nie model był, jesteśmy ludźmi, którzy starają się jak najlepiej to robić, ale zawsze jest ten dzień, tak jak wami, też tutaj rozmawiam, tu robię. Wiem, że będzie ktoś oglądał z 2-3 osoby. Chciałoby się w ogóle zawsze dobrze wyszło. Teraz już tak ciągam nosem trochę, gardło mi boli. Może kurz od tego modelu albo zmiany mamy, tak? Nad ranem jest chłodno. W ciągu dnia to jak słoneczko wyjdzie. O, no w jakiś sposób. Słoneczko wyjdzie. To jest cieplej. Ja to działam w terenie. Ogrodnictwo, ale i tylko, ale jeszcze już okres różnych innych biur mam za sobą, ponieważ nie wiem jak wy, ale jak siedziałem za biurkiem godzinami, później się zjadło coś, ale dalej się siedziało i dalej. Taki znużony, byłem zmęczony, jest po prostu, nie ma tak w terenie, z ludźmi, porobi się, pogada. No, zimą biuro to jest fajna sprawa, co by nie było, tak? W ogóle to jeszcze markę, przy tym całym zamieszaniu z modelami, no to teraz te bloga robię, tak, więc... Więc te kody HTML, CSS, JavaScripty, kody trzeba ogarnąć. Do tego Photoshopa.
After Effecta. To można Premiera Pro. To można kupić teraz w cloudzie. Więc sobie wykupiłem. Chmurze. Mam ochotę. Takie robi sobie muzyczkę. To w FL Studio kupiłem, tak? A jak robimy projekty? Projekty dróg, chodników czy ogrodów. No to AutoCAD, Blender, SketchUp. SketchUp teraz jest subskrybowano, chcę opłaty. Mamy wersję, która jest pełna. A tu jeszcze do pracy, a to jeszcze ten, więc co jest? Ok, powiem wam tak. Teraz wpadłem na pomysł, że nie będę do końca. Dobra. Muszę jakoś tu, o tutaj mi się ścięło. Jak myślicie, co jest na rysunku? Zawijaski. Tu zawijasek trzeba przeciąć. Dobra, poszło. Poszedł zawijasek. Tutaj zobaczmy. Zawijaski. Dobra. I moje kochane zawijaski. Jak myślicie? Nie ukrywam. Szukam rozwiązania teraz szybko. Rozwiązania. Przymierze moje. Na razie tego nie odcinam, bo mi łatwiej jest. Powiedzmy, że tak. Mój zawijasek jest taki. Ok, to sobie powiedzmy zrobię tak. Uj. Zrobię sobie tak. To jeszcze sobie tutaj dotnę. Dobra. I tu dotnę. No i skoro szytu gdzieś znalazłem. Zawsze dla dziecka. No i takie modele się budowało. Albo samemu coś trzeba było wymyśleć, bo jestem fanem. I pewnie większość pamięta Teleranek, a jeszcze bardziej Adama Słodowego, który dla nas to było, dla naszego pokolenia to w ogóle program raz w tygodniu, nie to co dzisiaj YouTube odpalasz i wszystko masz, tak? To było wow, tak? Ok, powiem wam teraz tak, zrobię sobie coś takiego. Kleja. Klej, klej, klej. Kleimy. To jest fajne. Cyk do kosza. Co ja powiem wam, o co mi chodzi. Teraz chcę to zrobić. Na tyle jest cienki ten. Co? Zrobię tak, nie będę. Pozwolę sobie na klejenie. Ładnie, Budaprenem zasuwa. Rozpuszczalnik. Ale no, nie ten tego jemy, bo żeby nam nie wyszło, bo szybko schnący to wygląda jest. A nie ukrywam. Wziąłem jaki wziąłem. Nie chciałbym pomazać sobie. Tutaj cyk. Jeszcze leci. Tu chciałbym wszystkie miejsca, bo jak mi się nie doklei. Już mi schnie, widziałeś? Kurwa, zaraz mnie szlak trafi. Mieliście spokój, spokój, trzeba ćwiczyć spokój, prawda? Tutaj, żebym nie pobrudził. No.
Jak nie dokleję mocno, tu puste będę miał miejsca, no to nie przyklei mi się, tak? Później wam powie, co dalej zrobię, ale na razie nie chciałbym. Albo jak za grubo posmaruję, to też mi się bokiem wyleje. I będę się wkurzał, czy nie? Nie, nie będę się wkurzał. Mamy. Dobra. Cyk, 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 cyk. Rozlało się trochę. No, trochę. Dobra. Mamy podklejone. Teraz sobie wtedy wezmę nożyka. I sobie tutaj, co? Powycinam. Trochę podocinam. I taki ten. Powinienem retusz zrobić. Zanim to przykleję. Widzicie? To jest właśnie tak. Wybaczcie mi, ale mam dużo jakby plan w głowie, a już poszło. Dobra, damy sobie radę. Damy sobie radę, ponieważ farba jest wodna, plakatowa, więc folii na mnie. I co? Robimy dalej ten sam. Zakręcę klej, zakleję. Zrobię jeszcze raz wycinkę. Podkleję tak samo, później wytniemy i zobaczymy, co będzie. Przytrzymam sobie, po to, żeby mi nie poszło. Ten sposób. Dzisiaj zrobimy. Dzisiaj my czterej pancerni. No, albo jak rozpętałem. Drugą wojnę światową też lubię. Rozpętałem. Jak rozpętałem. Drugą wojnę. To też było. Jakoś ci aktorzy. Dawniejsi. Teraz nie znam aktorów takich. Jakoś coś mieli w sobie. Jakąś. Coś mieli. Coś, co. Kobuszewski. Jakąś taką klasę. W ogóle jak tak patrzę, to. Będę te ciotki, jakie miałem, coś tam. No może tam jedni. Ale ogólnie. Jakąś klasę miały te kobiety, ci mężczyźni. Dzisiaj to jakoś takie. Bez takie. Nie chcę oceniać kogoś. Tu nie w tym rzecz. Jakoś tak. Żeby mi czubek się. Teraz na dzień czoła. I teraz tutaj delikatnie, spokojnie, spokojnie. Mamy czas. Tu chodzi o to hobby. Nigdzie nie pędzimy. Relaksik. Dobra. Teraz tutaj wytniemy. Teraz tu wytniemy.
Tu roczniki. Jak to był? Kaszpirowski. Adin, dwa, tri, cztery, piac, sześć, siem, wosiem, dziewiat, dziesiat. O. Jak ciebie zawód? No, z naszych czasach to rosyjski był na porządku dziennym. Mieszkałem w Warszawie, w Waninie. Tu niedaleko mnie pałacyk jest. Na piątej poprzecznej tam była jednostka radziecka. Spoko, kurna ludzie. Jak wszędzie. Tylko na górze coś wymyślają, a tak to ludzie są tylko ludźmi. Dobra. I w tym pałacyku mieli świnie. Piękny pałacyk. Ale cóż. Dobrze, mamy to. Pozwolę sobie. Co, pozwolę sobie znów przyciąć. Będą jakieś nożyczki. O, mam. Może się zdziwić, ale mam bonsaje, robię. Kurde, patrzę, fajne nożyce. Tak, do samego końca. Sam czubek. To są bardzo, powiem wam, że samą końcóweczką robię, więc też takie mniejsze. No i co? Pozwolę sobie znów tutaj pomieszać. To odłożymy i zaczniemy wycinać. Szybko trzeba. Szybko, szybko. Klej schnie do tego. Za dużo też nie można, nie? Pewnie, że nie. Pamiętać trzeba właśnie. Za dużo kleju nie można. No. Spokojnym trzeba, tylko właśnie. Dawno nie używam tego kleju, więc nie pamiętam ile potrzebuje czasu. Ale niezły. Zaraz będę miał zmianę kleju. Tu środeczek. O. Później też zrobimy patent jakiś na to, żeby nadać kształt temu. Dobra. Przezroczyste, prawda? Gdzie ja tą szybkę? Jej, jest. Nie mogę czasem. Lecimy z tematem. Cyk. Ok. Dobra. Mamy szybkę. No wiem, że to jest taka szybka. Może gdzieś tam bym znalazł w jakimś sklepie modelarskim. Bo nie ukrywam. No i dobra. Schnie. Schnie. Zakręcamy. Temat szybek mamy w tych oknach. Zaraz będziemy. Niech posną. Nie, niech sobie wyschną. Niech sobie poczekają. Odłożę tu. Tu na boku. I co? Tamte wręgi. Nam trochę jestem zmęczony po całym tygodniu. Było. Mieliśmy nadzór budowlany i trzeba było trochę w pion się ustawić i całe towarzystwo. No dobra. Wręgi. Mamy poszycie. Poszycie 14P. Zaraz to sobie ustalimy. 14P. Więc P. Prawe. Tak? Będzie L. Tak, mamy tu 14CL. Lewa strona, prawa strona. 14CL to też nam się przyda, bo to jest część całego tematu, jeśli chodzi o 14. Trochę mi właśnie, dobra,
mamy 14C, więc na razie sobie odłożymy na bok. Teraz mamy 14L i 14CP. Dobra. Na razie tak się staram wycinać. Mam arkusz. No to mam arkusz. Jedziemy teraz z tym tematem. Dobra. Teraz zobaczymy, jak to pójdzie, ponieważ nie ukrywam. Jedna z kamer, znaczy sprzętów, można nazwać to kamerą albo nie. Dobra, to kończymy, co ileś minut mi właśnie włącza się i wyłącza i mogą być właśnie te przejścia, gdzie słychać jakby z innego telefonu dźwięk. Ok. Mamy skrzydła. No dobrze. Tu mam takie kreseczki. Tutaj można ponacinać. Najpierw płaszczyznę zrobimy większą. Dobra, żebym nie zapomniał się. 14CL to jest 14CL. 14P. Dobra, to zaczynam wycinać płaszczyznę do skrzydeł. Ustawmy sobie jakoś tak. O, tak będzie. Ok. Są to łukowate linie. Muszę sobie spokojnie, relaksik. Jesień mamy, pogodę fajną. Cieszymy się. Cieszę się, że mogę robić te modele wam naprawdę. Jakoś tak nie byłem skupiony na nich. A teraz, co by nie było, jest okazja dla was podzielić się. Tutaj sobie zrobię prostą linię, bo mam, żebym nie zapomniał, retusz zrobić. Retusz. Muszę pamiętać, retusz. Bo już później będzie słabo, bo tam jeszcze na szybkach, to tam jeszcze ok. A ten retusz. No, siostrze mi się stępiła. Ale ja tutaj... Nie mam czasu na ostrzenie. Później sobie to poprawię. Ok. No, trzeba brać pod uwagę, że te ostrze zawsze gdzieś tam są. Tu, żebym tego nie, też nie wyrzucił do kłosza. Dobra. Co ja tu jeszcze mam? O, nie ma jak ostrze, dobre. Ok. Świeżutkie. Świeżutkie. Też widziałem na temu ostrza. Z narzędzia. Narzędzia w sklepach modelarskich, czy w ogóle w marketach. Dobrze spatrzeć, przyglądać. Nawet jak coś jest, to coś nowego zawsze pokazują gdzieś. Nowe pomysły. Ok. Robię tak. Dobra. Retusz. Więc teraz tak.
Ścinamy płaszczyznę, element 14P. Uformujemy. Robimy retusz, później uformujemy. Ale zanim uformować będę płaszczyznę, to trzeba będzie nam wyciąć wręgi, żebyśmy mieli wgląd do płaszczyzny. Jak formować? Nie wiem, czy tu mi poszło. Dobra. Ok. Cyk. Tu mamy. Będzie nam dołem łączyło się. Też trzeba będzie uważać. Uważać. Z tej strony będzie mi wygodnie. Tu dojechałem. Teraz tutaj narożniki zawsze trzeba pamiętać. Później zostają takie elemenciki. Nieciekawe. No już prawie mamy. No to zaraz. Zaraz 1 listopada. 11. Aby tylko w zdrowiu. 14P. Mamy wycięte. Tutaj zrobimy tak. 14CL. Też retusz. Co będzie zrobić? Retusz. Pewnie zdziwicie się, że też mówię. Malowanie. Lakierowanie. Robi to tak naprawdę na spontana. Tylko wiem, że co jest dalej i jak to. Trochę też muszę się pilnować, jak to mówią, rutyna może zgubić, tak, i jakiś popełnić błąd. Czternaście, to jest lewe, teraz mamy stronę prawą. OK. Zapiszę sobie 14CP. 14CP. A tu mamy 14L. 14L. Dobra, teraz 14CP. Tu będziemy mieli formowanie papieru do kształtu. Okej. No i sobie tutaj kreseczka, patrzymy, linia prosta. Jedziemy i żeby nie było skuchy. O. Wiecie, że OK.
Każdy ma swój sposób na modelowanie. Z racji tego, że teraz mam takie nożyce, wisie lewo, prawo, więc może być dla praworęcznych, leworęcznych. Nie ukrywam, dobre, żeby były nożyczki dla mnie. No nie mogłem, no i tak przez lata nożyk, nożyk, nożyk. I tak mi zostało, ale. A zobaczmy, jak się wycina. Zobaczmy. No i widzicie, dla mnie jest trudność wycinaniem, żeby to było. Każdy. Co to znaczy ćwiczyć? Nożykiem bym już dawno wyciął, nie? Oj, zostawiłem sobie to, co nie chciałem. Mam białe kreski. I dlatego tutaj nożykiem mi bardziej pasuje. Mam tu białe, co nie chciałem, żeby białe było. Z góry widoczne, tak? Tylko po krawędzi. No, to tak. Więc wybaczcie mi, że nożykiem, ale to jest, jak powtarzam, każdy ma swój sposób, każdy ma swój, to mówię, swoje tak naprawdę dylematy życiowe. Każdy z nas jest w innym miejscu. Nie można wszystkich zamiatać jedną. Logicznie patrząc, jest element różny i to jest fajne. Nie może być tak samo. Dobra. Tego model każdego będzie inny. Każdy zrobi inny model. Każdy będzie patrzył na coś innego. Każdy będzie miał swoje poglądy i ocenę sytuacji ogólnie. Jest jakiś procent naszego podejścia do sprawy, że jest ogólnie podobny. Bawimy się razem. No, czuć powoli nożyk mi się wstąpił. No, ale już niedługo kończymy wycinanki. Okej. No, dzisiaj piękny dzień, sobotni. Jeszcze gdzieniegdzie grzybki wychodzą w lesie. No i coraz bliżej jest wycięcie. Zakręt. Ujujuj. Zakręt jest. Okej. Trochę mi się tu poszarpało. Zrobimy redukcję. No i co, kochani? Nie przebrnęliśmy. Dobra. To sobie posprzątam. Posprzątam. I do kosza. Do kosza będzie później. Teraz. Skupmy się, nie będę dzisiaj. Łasiu. Ok. To mamy, to mamy. Wycinamy. To w jakiś sposób przeschnęło. Mamy skrzydła. Coraz mniej
części. Tutaj mamy do silnika, rury trzeba będzie zrobić. Będzie trochę. Ok. Bardzo fajny zapach tej świecy. Dobra. Bawimy się w podział na mniejsze detale. Jak tam wyszło? Wyszło jak wyszło. Szydło. Nożykiem wycina mnie, ponieważ jak nożykiem tnę, mam krawędź prostą, a jak nożyk ostrzami, to mi się zawsze tu gdzieś ścina, tak? Więc dla mnie było lepiej osobiście, że sobie tu. No ale jest też po zewnętrzny sobie przytnę. Też patrzę, jak daleko sobie wciskam. Ok. Tutaj sobie zrobię. Poza tym mam ja osobiście lepszą kontrolę nożykiem niż nożyczkami. Więc to jakby też z tego. O, widzicie, teraz mam taką krawędź. Staram się, żeby w pionie było. Nie zawsze wychodzi. Nie zawsze, ale. I co? No, nożyk musi być na tyle ostry. No i czasem trzeba kilka razy przejechać. To nie pójdzie za pierwszym razem. Tniemy, dopóki przetniemy. Nic nie naciągamy. O. Co by tu jeszcze było? Tu mamy. Pozwolę sobie z tej strony. Żeby mi nie uciekło. Cyk. Teraz sobie przedłużam. Dalej przedłużam cięcie. Więc przechodzę dalej. Tam, gdzie nie ciąłem, sobie przechodzę. No, tu będzie. To sobie zrobię tak. Cyk. Po malutku, po kawałeczku. Cisnę. Nie przecinam, tylko jakby wyciskam dziurkę. Ogórka, dziurka, ogórka. Tu jeszcze mi. O, nie wyszło. Teraz mam właśnie taki element. Tu jeszcze sobie pozwolę w pionie, jak mówiłem. Cyk, cyk. Uważaj, żebym sobie nie złamał ostrza. Czasem zacisnę i wow. Tu jeszcze przetnę. Tu jeszcze przetnę. Jak to wyszło? I jakoś wyszło, tak? Dobra. Mamy to. Teraz element następny. Tu mamy tych wręg niedużo. Dobra. Te elementy są na tyle fajne, bo nie są małe, więc też można sobie pozwolić. Na spokój. Wiem, że to nie jest tak do końca z tym spokojem. No lepiej jak palce się kleją i próbuj coś małego skleić. Sobie dociąłem. Dobra. Lecimy. Dobra.
Trochę wyciałapałem dziurę. No ale cóż, jeszcze będzie to później ogarnąć. Okej, mamy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Aha, mamy ogon. Mamy ogon i po. Dobra. To będzie do stateczniki poziome. Tak. Okej. Trzeba też wyciąć. Jak się bawimy, to bawimy, tak? Dobra, już prawie wysuszone jest, więc. Okej. Czyli stateczniki poziome, to ja sobie już mogę tutaj. Linia prosta. No nie do końca, one są pochylone. Dobra. Od środka lecimy. Tu sobie przetniemy. Teraz tak, jeśli mam, wiem, mam tutaj takie zagięcie, tak? No potrzebowałem wyciąć, ok, coś tam. I jeśli mam problem, no to sobie na przykład biorę tak, podkładam, żeby mi nie uciekało. Sobie tak. Mam coś takiego. Teraz patrząc z tej strony, tak, muszę sobie radzić. Mam tą samą grubość kartoniku. No i mi nie mam na uskoku, tak. Jeśli nie mam uskoku, to mogę dobrze sobie docisnąć. Nawet ostrzem sobie pozwolić mocniej jechać. Okej. Będziemy mieli. Dobrze. Pozwolę sobie to tak jakoś ogarnąć. I końcóweczki mi zostały. Ok. Mamy 13B. Co tam mamy? Jeszcze mamy to. Trochę mokre. Ale mówię dzisiaj trochę tak też. Nie ukrywam, jest tyle rzeczy do robienia, że. Okej, przeciąłem. Na szczęście mogę sobie pozwolić na to. Tutaj jeszcze cyk. Dobra. O, jeszcze to wytnę. Żeby mi tam karton nie biegał tutaj po stole. Dobra. Cyk. 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 Okej, dziękuję. Dobra. Rozumiem, wszystko jest ten. Mamy wycięte wręgi. Prawie wszystkie. Prawie. Dobra. Jeszcze mi nam zostało skrzydła. Skrzydła, dobra. Po zewnętrznej. Po zewnętrznej. Trochę sobie pozwoliłem tam. Po zewnętrznej. No i czubeczek się ściąłem, ale może to mi nic się nie stanie. Tu wytnę. Tu przytnę. Jeszcze raz poprawię kąty. Wypchnę. Cyk. Ok. Cyk. Cyk. Po zewnętrznej. Dobra. Skrzydła mają być płaskie. U góry na to wygląda. Jedziemy, wycinamy. Dobra, poszło. Tu mamy środek, to też co nie będę bawił się. No ale widzicie już, nóż mi. Nóż mi. Nóż mi. I teraz to co widzicie, tak? Mam mały kawałek do obcięcia.
Kartę nie wróć. Kartę nie wróć. Dobra, jest. Dobra, mam coś takiego. Potrzebuję. Też robię trochę nie tak jak trzeba, ale już, ponieważ muszę być tu delikatny. A dlatego, żeby mi nie odjechał element. Dobra. Okej. Okej, tutaj teraz. Okej. Tu już mogę sobie pozwolić na odłożenie, ponieważ linijka już nie będzie mi się ugięła tak. Dobra, spokojnie. Cyk. Piękny jest ten świat. Piękne piosenki, muzyka. Ostatnio. Zafascynowany jestem grafiką 3D. Bardzo. I animacją. Też. Jest to pogodzić fascynację, zabawy, hobby, uczyć się nowych rzeczy. To jest cały czas nauka. No ale fajne. Kurczę. Blendery, Unreal, Engine. 3ds Max, wow, Maya, Nuke, Blender. Wszyscy tam gdzieś tworzą. Patrzcie, co nam jeszcze wyszło. Ostatni element. Cyk. Coś tutaj już ten kąt spadania, coś tu się już zmienił. O, ta strona jest bardziej płaska. Troszkę komuś się słabo poszło narysowane. Coś tam zrobił. O, widzicie, uciekło mi. Ale na szczęście nie przeciąłem sobie tego, co. Dobra, tu będzie pod ogon. Pionowy statecznik. Już nie będę sobie wyginał palce na tym. Okej. To zaraz tutaj papierem siernym się przejedzie. Okej. Kochani, mamy wręgi. Mamy wręgi. Sprawdzimy skrzydło. Bach, gdzie jest to moje płaszczyzny? Mamy skrzydło. Patrzmy. Widzicie, trochę muszę tu przyciąć. Jest za wąsko. Albo składa się. Zaraz zobaczymy. Mogę tak zrobić. O. Tu mam. Wiecie, tu mam też takie zajęcie, żebym widział, uformował co trzeba. Tu się zaznaczyło. O, tu się zaznaczyło. Proszę, coś takiego mamy. No to wejdzie, tak? Tu sobie później zabezpieczymy. Ważniejsze jest teraz, jeśli to jest. No chodź, 4B. 14. Poszło. Jak tam weszło? No trochę wystaje nam tu. O, trochę trzeba będzie.
powalczyć. Dobra. Jest luźno, ale jest ok. Według tego, co tu widzę, trzeba będzie jak skleić. A więc skleimy. Pójdziemy trochę w dół i się przeszlifuje. Dobra. Nie ma co tam czekać, nie? Ponieważ mamy wszystko. Sklejamy. Tu skleję i dam retusz. Trochę przeszło mi na końcówce wyschło. Jakby to poszło. No dobra, to co? Kleję tutaj. Jak mi wyschnie, teraz przód mamy. Co zrobimy tu? Tu sobie trochę poprawię. Powinno przesnąć w pionie. Jak on tam myśli? W pionie. Dobra. Trochę tu dam. Tu już tam. Później sobie to wyszlifuję. Bo już będę miał całość i żeby w ręku nie było widać. Ustawię. Tu na. Tu później ustawię sobie. Niech schnie. Niech schnie. Cyk. Oj, nie tak postawię. Tutaj. Tutaj. Dobra. Ok. Kochani moi, teraz zobaczmy, co z szybkami powinno już przesnąć. Później będziemy formować. Dobra. Moje szybki. Moje kochane szybki. Moje kochane szybki. Tutaj jest linia. Tu też jest linia. Zobaczmy. Zobaczmy, co tam powiem. Dobra. No jest jakoś. Pomalujemy. Jest jakoś. Jest. Teraz tą szybkę tu. Nadmiar przyciąłem, czy co? Nie, jest ok. Dobra. No dobra, teraz tu. Delikatnie pierwsza linia. O, nie dotykać. Nie cisnąć. Ostrze. Po prostu samo. Pod własnym ciężarem. Przecinać ma. No to trzeba będzie dokleić coś. Coś mi ucieka, nie przykleiło się. Pokaż. No właśnie, zobaczcie. Niedobrze, o, widzicie? To jest to szaleństwo właśnie, tego kleju. No, zobaczymy. Nie mam innego, szukam, nie będę. Jak będę nadawał kształt, to będzie słabo, nie? No, bo szybko szło. Ciekawe, czy brudzi, czy nie? Zabrałeś nitki. Dobra, to się wytrze. To wygląda, że może... Ufa! Dobra. Widzicie? Z tego co wiem, to tam się... Powoli trzeba, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu. No, widzicie, nie podoba mi się to. Przeleciałem chyba pod spodem. Tak, ciągnie mi się ten klej. Ale on tutaj się... Chodzi. Dobra, przesuszył się. O, dobra, jest git. Się przesuszył. Przesuszył się. Jest dobrze. Jest dobrze. Trochę. No, materiał trochę. Jest tak, jak jest. Dobra. Przysłuszył się.
Mamy przerobione mniej więcej to. Tu jeszcze tam coś tu wpadło. Ale dobrze. No okej. Okay. Mamy. Mamy szybkę. Dobra. Nie ukrywam, szybko to robię w jakiś sposób. No bo co innego jest budować samemu własnym tempem, a z drugiej strony nie mogę tego robić taką szybko 3 godziny, bo jest to model w tej chwili taki poglądowy. Tak. Model poglądowy. Staramy się jakby ogólnie omawiać jakie działania. Potem ciąga się. Ciąga się. Ale jak wystygnie, to jest dobrze. Dobra. Okej, kochani. Muszę poszukać czegoś innego, jakiś klej. Niby nic. Ale jest coś. Dobra, to nic. Zobaczmy, co wyszło tutaj. No tutaj jakoś lepiej. Dobra, przetniemy sprawę ten sposób. Dobra. Tu też muszę przeciąć sprawę. Powolutku. Dobra. To klej gdzieś tu. Ojej, ojej. Dobra. Jedziemy z tematem dalej. Okej, teraz o, tutaj tak. Dobra. Robię tutaj tak. Okej. Teraz robię tutaj tak. Cyk. Teraz retur zrobimy. Dobra. Okej. No to wygląda, że tu ładnie się posklejało. A tam już jakiś kawałek tu też jest takiego. Okej. Okej. Uważać, nie zaciągnąć. No i ostatni patent na razie. Dobra. Mamy wstępnie to porobione. Przydałoby się retuszować. Tu z tej strony. Ładnie schodzi. Muszę uważać, czyli. Ajajaj, dobra. Strzał był z karabinu. Jakby ktoś chciał. Tu za dużo było. No, znaczy, jak wyschnie, to będzie dobrze. Nie dmuchać, Wojciech. Jak każdy wie, jak dmuchnie, to wie, co się dzieje z częściami. Dobra. To musi wysnąć, to musi wysnąć, to musi. Dobra, to mamy szybki. To później zaraz to próbujemy wygiąć. Nagiąć sprawę. Wygiąć, nagiąć. Dobra. Ważne, że będziemy mieli tak. Ważne, że będziemy mieli tak. Tu trzeba będzie ładnie. Rozumiecie.
Ładnie, moi kochani, ładnie. Gdzieś tu miałem, dobra. Robić delikatnie, kurde, delikatnie, Wojciech. Trzeba będzie znów ustawić, podkleić. Tak naprawdę, jak ja mam takie coś. Ale dobra, to później pokażę wam, jaki jest na to patent. Tutaj też jaki jest na to patent. Szybki mamy. Dobra, w porządek. Porządek trzeba zrobić. O, tu mam silniczek. Powiem wam, znalazłem taki silniczek. Myślałem, żeby go kiedyś coś. Może będzie fajny, niski. Zrobimy, żeby wolno kręciło się. Nie? Mam miejsce w tam, więc później przewierci się. Oj, następne papiery do kosza. Później. No dobra. Mamy tutaj plastik jakiś. Git. Mamy skrzydła, mamy tak. Mamy to. Kąt natarcia teraz potrzebujemy. To jest dół. Jeśli mamy. Lewe. Lewa sprawa. Panie Dziejku. Lewa sprawa. Dlaczego to nie sklejam? Ponieważ na razie zbieram część. Lewa sprawa będzie tu. Kartonik trochę. Lewa sprawa. Tak. Dobra. Tak jak widzicie. O, będzie tak. Tu skrzydła. I teraz pracujemy nad skrzydłami. Skrzydła. Skrzydła. Retusz, kochani, jeszcze retusz. Widzicie, bym tu. No, poczekam na te wszystkie patenty. Retusz. Bo pomyślę sobie na czarny retusz. Więc na razie się tam nie stresuję kolorami. Aby białego nie było widać. Wody. Możemy gęściejszy, powiem wam tak. Może tutaj sobie cyknę. Dobra. Myślę, że mi wystarczy. Woda i papier to musi być bardzo delikatnie stworzony. Mogę tak jeszcze, widzicie, sobie tutaj, tu mam zadmiar wody czarnej, ale tu jeszcze to zrobimy tak. Teraz potrzebujemy czarny, bo mamy czarne elementy. O, trochę za dużo wody, żeby nie przesiąkło. Jak mam tutaj cyk, to jest. Nie chcę was tutaj też, dlatego normalnie bym sobie tutaj ciupał dokładnie. No jakoś tam. Dobra. Jest. Dobra. Tra-la-la-la-la-la. Tu można by było czerwony zrobić w tym miejscu. To było w ogóle git, ale na razie bawimy się w czarnym. Białego ma nam nie widać. To lecimy z białym.
Dobra, cyk. O, teraz mi się maluje na czarno, nie wiem. Błękitny Grom. Czy ktoś pamięta film Błękitny Grom? Gdzieś jeszcze kiedyś kupiłem na DVD. Okej. Robimy sobie. Chciałbym dzisiaj tę część za jednym zamachem zrobić. Na razie kamery chyba działają. Bo bym się złościł. To ja bym się zezłościł. Dobra. Mamy retuszowanie. Karton, dobra. Karton jest na stary, ale jest jary, jak to mówią. Nieźle. Powiem wam. Nie rozwarcia się. Nie jest taki twardy. Jakiś tam. W dobrym miejscu gdzieś tam był. Dobra, jedno mamy. O, tu już mamy też. To lecimy tutaj. Sprawdzimy. Zaciśniemy. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Tu mamy. Cyk, cyk. Może farbki trochę. Cyk, 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 czarniawy. No tutaj jeszcze. Tu jeszcze cyk. O, dobra. No już prawie, prawie. To już mi głowa boli. Muszę wody się napić. Dobra, tu mamy. Cyk, cyk, cyk. Główne rzeczy mamy porobione i przygotowane. Co tu się dzieje? Można też sprawdzić, czy są cięcia dobre. Czy w linii prostej, czy nie ma jakichś zębów. Dobra. No słuchaj. Okej. Wszystko mamy. O, trochę trwa to. Dobrze. To co? Potrzebujemy teraz znaleźć środek.
Środeczek. Do tego potrzebuję, powiem wam, potrzebuję pędzela, ponieważ pędzel ma takie coś. I on wtedy jest tutaj nawet trochę delikatniejszy. Końcówkę zrobimy taką. Może ten. Zrobimy tak. Dobra. Zaznaczymy teraz tak. Zrobię jeszcze jeden patent, który delikatnie się używa. Może tego pędzla. Niech będzie. Zrobię trochę tutaj sobie. Zaznaczę. To jest dół czy góra? Dobra. Co oni tutaj chcą? Aha, dobra. Oni chcą jeszcze. Widzicie, żebym trochę ponacinał. Trochę ponacinam. Cyk. 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 Dobra. Teraz jeszcze druga strona. Cyk. 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 O. Dobra. Prawdopodobnie to będzie tak. I teraz to sprawdzimy. Co? Może tutaj. No. Takie coś sobie zrobiłem. Może ten większy teraz. Nie było aż takiego ucieczki takiej. Trochę namoczyłem go. Tutaj się go trochę. Mówię sobie tak. Muszę mieć tylko bardzo suchy pędzel. No, taki nie za dużo. No, cyk, cyk, o. Ale za suchy. Jakoś wykształtuje tę krawędź. Krawędź. Jakoś tam sobie pokształtuje. No. Zrobimy tutaj trochę. Trochę za dużo wody. No może wyschnie, jak będę kształtował. To chyba za twardy ten. Co tu jeszcze miałem? Aha. Co ja tu miałem jeszcze? Dobra, trochę twardszy mam. Tamto jest za miękkie. Tego malucha tutaj trzeba. Tego malucha. Dobra, tutaj widzicie, trochę sobie poprostuję. Dobra, to miałem. Teraz zrobię sobie ten element. Tu mam, potrzebuję. Dobra. Mogę jeszcze tego zrobić, ma tutaj ładne. No to góra jest, tak? Pamiętam. Dół. Sorry. Tu w tą stronę. Tu będzie szło. Tarcie. Na tarcie. Tu będzie szło na tarcie. Dobra. Sobie coś tu wyprostuję. Widzicie? Muszę ładnie sobie. Niech przeschnie.
Trochę za mocno przycisnąłem. Mogę tu na świ... Ale dobra jest. Ok. Sobie tutaj jeszcze retusz mam. Czy to gdzieś tu musi być? Tak naprawdę gdzieś tu, no to na pewno. Tam gdzieś na środku. O. Coś w tym stylu zrobimy. Teraz muszę też wypełnić tutaj sobie, tu połączyć. Dobra. Ok. Jedną stronę mam. Zaraz zrobimy drugą. Dół. Dobra, to jest dół. Dokładnie pójdzie pod kadłub. No, widzicie? Trzeba ponacinać. O, tu mi wyszło. Cyk. 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 Dobra. I co? Robię sobie. Aj, 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 tutaj jest twardszy. No i coś takiego sobie tworzę. Tutaj. Ok. Trochę widzicie za mokro papieru wyszło, no ale to wszystko można wyprostować. To jest dobrze. Teraz co? Tu jest dół. To jest natarcie. Jak to wygląda? No jest po łuku. Dobra. Cyk. To jest po łuku. Halo. Halo centralo. I teraz co? Mamy trochę. Tu musimy się. O, tu bardziej. Tu nie wypatrzyłem się. O, bardziej jest w tą stronę. O, bardziej tak jest. Widzicie? O. O. Tak jest bardziej. Dokładnie. Tutaj musimy też to dokończyć, połączyć i tu połączyć, tak? Tu połączyć i tu połączyć. Dokładnie tu połączyć i tu połączyć. Jak połączę sobie tu, coś mi spadło, kochanie. Coś mi tutaj przykleiło. A, gdzie to? Nasza ważna sprawa. Okej. Okay. A ta ważna sprawa też jest taka, że musi iść tak. No sobie idzie tak. Okej. Okay. Później co zrobimy, to będzie dobrze. Dobra. Okej. Okay. Tą wodę możemy tak za odstawić. Dobra, to mamy kulki rzeźbiarskie, mamy pędzel, powiedzmy też. Mamy wstępnie. O, bateria myśli.
Pamięć. Okej, kochani, na razie. Stop.